15 innymi osobami. Takie są jakby rynkowe realia kopenhaskie. A to jest dzielnica Ama. Tak, to jest Ama, tak. Ama po prostu. Znaczy Ama jakby to się tak mówi. Formalnie się nazywa Amagerbro, ale wyspa się nazywa Ama, na której jest ta dzielnica, więc jest to się po prostu na to się mówi popularnie Ama. Zaczęło się. No to już pewnie będzie z 15 lat temu na niemieckiej wyspie Rugia, leżącej na Morzu Bałtyckim niedaleko, w sumie tak naprawdę niedaleko Szczecina, skąd pochodzę. I tam pojechaliśmy z taką grupą muzyków ze Szczecina na warsztaty jazzowe, które były prowadzone przez Duńczyków z konserwatorium w Odense. Tak naprawdę to byli studenci, którzy po prostu byli od nas kilka lat starsi. I mój kolega Tomek Licak, który wtedy właśnie miał zaczynać po wakacjach klasę maturalną, tak się mocno tym zainteresował, bo tak naprawdę stwierdził, że do tego Odense jest w sumie tyle samo ze Szczecina, co do Katowic, który też chciał zdawać. I tak stwierdził, że może by spróbować zdawać jakby do tej uczelni w Danii. Nie? I zaprosił jeszcze dwóch kolegów swoich i pojechali razem na egzaminy. No i taką jakby trochę pionierską sytuację stworzyli, po prostu dostali się do szkoły i okazało się, że szkoła jest bardzo fajna, że można się w Danii tak naprawdę samemu utrzymać, wykonując jakieś takie tam drobne prace i że tak naprawdę cały ten projekt gdzieś tam ma sens. No i to było w Odense, zacząłem w 2009 roku i mieszkałem tam pierwsze 4 lata tutaj pobytu w Danii. Licencjat, podczas którego też żyliśmy rok wolnego, tak naprawdę mieliśmy cały czas dostęp do konserwatorium, tylko nie mieliśmy zajęć, więc to naprawdę wszystko, żeby sobie wydłużyć cały ten okres. Później mieliśmy taki rok, po duńsku to się nazywa rok na pogłębienie wiedzy, dostaliśmy się na studia magisterskie i chcieliśmy wyjechać do Nowego Jorku na rok studiować. I koniec końców tak, pojechaliśmy do Nowego Jorku, ale okazało się jakby, że szkoły, do których zdawaliśmy, mimo tego, że dostaliśmy stypendium, i tak były zbyt drogie, że to po prostu ekonomicznie się nie opłacało, że najbardziej się opłaca po prostu pojechać do Nowego Jorku i płacić za prywatne lekcje, chodzić na dżemy i tak naprawdę po kilku tygodniach poznaliśmy mnóstwo muzyków i ten wyjazd był bardzo owocny. Mieliśmy instrumenty w domu, kupiliśmy bębny, piano, jakieś tam elektryczne, także można było siedzieć w domu i grać, bo wiadomo, w Nowym Jorku wszyscy pracują po prostu całymi dniami, więc nikomu to nie przeszkadzało. No i po tym powrocie z Nowego Jorku jeszcze na kilka miesięcy pojechaliśmy do stolicy Gany, do Akry. Z kolei też jakby troszeczkę zgłębić te korzenie naszej rytmicznej muzyki zachodniej. I potem przeprowadziliśmy się do Kopenhagi. Tak naprawdę od 2014 roku już mieszkam tutaj w Kopenhadze. W Kopenhadze mieszkam może z przedmieściami może z 1,5 miliona ludzi, więc tak w skali globalnej nie jest to jakaś, powiedzmy, wielka metropolia. Trochę jak się człowiek przyzwyczai do mieszkania w Danii, no to jakby z punktu widzenia Danii, no to rzeczywiście jest to bardzo duże miasto. Więc jakby ta perspektywa jest, no wiadomo, że w porównaniu, nie wiem, z Warszawą, Berlinem, Paryżem czy Londynem, to jest to małe miasto. Natomiast rzeczywiście jakby jest takie poczucie w tym miejscu takiego balansu, nie? Że jakby pamiętam, jak mieszkałem kilka miesięcy w Nowym Jorku, no to rzeczywiście jakby człowiek był cały czas w takim ruchu, jakby cały czas coś trzeba robić. A tutaj rzeczywiście jest. Żyje się wolniej. Nie wiem, czy to wynika ze specyfiki tylko miasta, czy po prostu specyfiki całego życia w Danii, że w Danii generalnie żyje się wolniej. Ale no, Kopenhaga jest wiadomo częścią tego i tutaj też można powiedzieć, żyje się wolniej niż w innych metropoliach. Nie? Dla wielu muzyków jakiś tam standard działania to jest jakaś forma dywersyfikacji tego, czym się człowiek zajmuje, bo jak też pandemia pokazała, jak ktoś stawia tylko na jedną rzecz, no to i ona się gdzieś tam zawali, to robi się bardzo duży problem. No. W moim przypadku wygląda to tak, że mam trzy takie główne pola działalności. Działalność edukacyjna, granie i komponowanie. I to jest coś, co tak naprawdę w równym stopniu mnie interesuje, bo wiadomo, jakby wykonywanie muzyki to jest bardzo fajna sprawa i bardzo to lubię. Ale też lubię pisać muzykę i lubię komponować i tak naprawdę z biegiem czasu zdarzyło mi się komponować oprócz, wiadomo, na swoje jakieś tam potrzeby małych zespołów, w których gram, ale też na większe zespoły typu Big Band, czyli orkiestra jazzowa, czy jakieś orkiestry kameralne w takim bardziej, w duchu bardziej muzyki, można powiedzieć, klasycznej, więc to jest to.
No i działalność edukacyjna jakby też ja w jakimś sensie, ja po prostu lubię uczyć i przekazywać wiedzę i w jakimś sensie sprawia mi to też przyjemność, więc podejrzewam, że gdziekolwiek bym nie był na świecie, to te trzy elementy chciałbym jakby cały czas kultywować. Ale to był efekt tak zwany symbol blossom, czyli kwitnący talerz. że wzbudziłem jeden dźwięk na talerzu, który spowodował wzbudzenie kilku innych. To zacząłem jakby, tym zacząłem się zajmować podczas studiów na tak zwanych, to się nazywa po angielsku Advanced Postgraduate Diploma, czyli po duńsku Solist Klasse, czyli studia takie pomagisterskie, dwuletnie, takie researchowe, podczas których zacząłem się zajmować wykonywaniem, uzyskiwaniem długich dźwięków na bębnach, co generalnie jest wbrew logice instrumentu, no bo wiadomo, na bębnach raczej się uzyskuje krótkie dźwięki. To jest mój zestaw, który akurat w tym momencie jest przygotowany, bo mamy dosyć intensywny okres prób z zespołem Nelle Trio, którego jestem członkiem, z moją żoną na wokalu i norweskim gitarzystą Stianem Svenssonem. To naprawdę jest takie, można powiedzieć, songwriterskie trio, bo my tak naprawdę wykonujemy piosenki, tylko że to też nie jest jakby, to też nie jest taka piosenka. Są to rzeczy, które z racji naszych jakichś takich doświadczeń kompozycyjnych są może troszeczkę bardziej skomplikowane, więc podejrzewam, że wielu ludzi zakwalifikowałoby to jako jazz. Gdzie też wszyscy śpiewamy, więc to też jest taki, powiedzmy, w moim wykonaniu multitasking, gdy często gram na bębnach i śpiewam jednocześnie, albo gram jedną ręką na bębnach, śpiewam, a drugą ręką obsługuję jeszcze jakiś albo SPDS-a, albo na przykład dzwonki. Uwielbiam momenty, w których mogę przestać grać, bo w całej konwencji muzyki jazzowej cały czas się uważa, że po prostu bębniarz musi zawsze grać po prostu, bo bębny muszą zawsze jakieś akompaniować. Właśnie nie. Właśnie to jest takie świeże, żeby usłyszeć, przez to, że bębny tyle zabierają przestrzeni, to właśnie to jest świeże, żeby usłyszeć zespół bez bębni. To jest tak zwana aktywna nieobecność. Dokładnie. Parę lat temu po prostu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy w jakiś sposób, bo to było akurat chyba dziesięciolecie tego, to było w 2016 roku, z tego co pamiętam. To było dziesięciolecie jakby przyjazdu tej pierwszej ekipy Tomka Licaka, Marka Kądzieli i Bartka Wawryniuka tutaj na studia. I z tego powodu jakby stwierdziliśmy, no dobra, już tyle tych zespołów powstało, tych muzyków polskich przewinęło się kilkudziesięciu przez te duńskie szkoły. I okazało się, że tak naprawdę z jednej strony jakby ta nasza jakby bajka, z drugiej strony jest też na przykład, nie wiem, Tomasz Stańko, czy Maciej Obara, ludzie, którzy, czy polscy artyści, niektórzy tworzą muzykę razem ze Skandynawami, a tak naprawdę to ma w ogóle swoje korzenie w latach 60., gdzie też właśnie Komeda ze Stańką robili jakieś rzeczy ze skandynawskimi muzykami. Komeda pisał muzykę do skandynawskich filmów, do filmów duńskich reżyserów. I się okazało, że ta współpraca jakby, że mamy jakby ten kontekst tu i teraz, ale ma to jakiś taki kontekst historyczny i że gdzieś tam na tym to wszystko oparliśmy. No i wiadomo, pojawił się jakby też to zagadnienie takie tożsamościowe, że jesteśmy Polakami, którzy wyjechali tutaj do Danii studiować muzykę, gdzieś tam powiedzmy niektórzy zostali
I że ani nie jesteśmy jakby częścią tego polskiego środowiska, chociaż dużo gramy w Polsce, ale ani do końca nie jesteśmy częścią duńskiego środowiska, bo taka jest po prostu natura bycia imigrantem w kulturze, nie? Że właściwie poza, nie wiem, może poza Nowym Jorkiem i Berlinem, to właściwie wszędzie to takie środowisko lokalne ma jakąś... Jak jesteś lokalnym muzykiem, to masz większe przełożenie na to środowisko niż jak jesteś imigrantem, bo tu w Kopenhadze mieszkają, czy mieszkali naprawdę tuzowie, no, chociażby na przykład Mariusz Neset, jeszcze niedawno tu mieszkał norweski saksofonista, który jest po prostu moim zdaniem muzykiem światowego formatu, który w Danii zbyt wiele nie grał, więc grał poza Danią. Więc to tylko pokazuje, że zawsze z tej perspektywy imigrancka będzie taka, że no wiadomo, że nie jest się do końca jakby swoim w tym środowisku i to z tym nie ma co walczyć, jakby trzeba to po prostu zaakceptować, ale postanowiliśmy, że stworzymy jakby jakieś zainteresowanie tym, jakby chcieliśmy rzucić światło na tą współpracę polsko-duńską. No i też wtedy powstał film dokumentalny, który jest... gdzieś funkcjonuje, on też, jego pokaz się odbył tutaj w Danii. On jest wydany na licencję do Telewizji Polskiej, do TVP Kultura do lata przyszłego roku, także jeszcze go nie pokazujemy w internecie, bo tak wynika to z tych umów licencyjnych. Natomiast on jest pokazywany od czasu do czasu w TVP Kultura. Taki ten film, który widzieliście, takie pół godziny. No i to jest właśnie ten film o jakby taki opisujący to środowisko. I to też i staramy się teraz co roku w jakimś sensie stworzyć jakieś takie wydarzenie artystyczne, które będzie się skupiało na jakiejś takiej współpracy zarówno w tym starszym kontekście historycznym, ale ten kontekst ostatnich 10-15 lat to też już zaczyna być kontekst historyczny tak naprawdę, że cały czas powstają rzeczy nowe, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę. I to jest to tak w dużym skrócie można powiedzieć, że kontekst historyczny, jakaś taka nasza tutaj obecność i działanie i ta potrzeba jakby stworzenia takiej organizacji, która reprezentowałaby jakoś tożsamościowo ludzi, którzy przez ten cały proces przeszli. Ale najczęściej jakby pracuję na pianie, wymyślam jakieś takie rzeczy, jakieś melodie, czy sobie nagrywam gdzieś tam na telefonie. Później często tutaj zapisuję na kartce papieru, jak robię na przykład utwór Gigment, zapisuję na kartce papieru całą formę. I w tym momencie jakby zaczyna się proces jakby wpisywania pewne rzeczy do programu, to używam jakby już klawiatury sterującej, dzięki której jestem w stanie po prostu całą grupę instrumentów naraz wprowadzić i później to jakby software'owo to w programie po prostu rozbijam to na poszczególne głosy. I tak naprawdę to już w pewnym momencie to już jest taka, można powiedzieć, biurowa praca w gruncie rzeczy, że najtrudniejsze jest właśnie stworzenie całego tej podstawowej komórki, tego jakby z angielskiego template po prostu, czy tam lead sheet, że tego podstawowego jakby utworu, jakiegoś takiego podstawowego pomysłu i stworzenie, napisanie formy tego, czyli jakby rozpisanie sobie po prostu na kartce, jak całość będzie wyglądała, jakie instrumenty, gdzie będą grały, jak to będzie wyglądać, jakiego rodzaju akompaniament tam będzie zastosowany. I później jakby już napisanie tego jest już o tyle proste, że są pewne techniki, które służą do już konkretnego orkiestrowania tego. Więc to już później jest w gruncie rzeczy taka mechaniczna praca. Więc cały ten proces kompozycyjny, szczególnie w przypadku dużych zespołów, polega na stworzeniu podstawowej komórki, napisaniu formy i rozpisaniu tego już na cały zespół. No, to akurat kończę taki projekt właśnie na Big Band Filharmonii Szczecińskiej. Harmonii się nie nazywa Harmonia Szczecińska, nazywa się Filharmonia imieniem Mieczysława Karłowicza, natomiast zespół się nazywa Szczecin Harmonia Big Band. I to są generalnie inspirowane Szczecinem kompozycje na zespół Big Band z solistami.